Was, moi drodzy, serdecznie na kolejnej już recenzji. Dzisiaj przetestujemy sobie kolejny smak CBD od firmy CBD. Będzie to smak tytoniu. Wybrałem jako kolejny ten liquid, ponieważ bardzo dużo osób zachwalało ten płyn pod względem smaku i zapachu. Ja osobiście, jak wiecie, na pewno już jesteście już starymi widzami, za tytoniówkami za bardzo nie przepadam, ale są takie tytoniówki, które naprawdę mi podchodzą. Zazwyczaj są to te, które zawierają RG4 w dość dużej ilości, ewentualnie jakiś zapaszek orzeszka. CBD oczywiście jest to płyn bezlikonowy, nie jest to liquid podlegający ustawie, tak. Film jest dlatego jak najbardziej legalny. Tu mam 18 mg CBD. Gęstość likwidu 60x40. No i zobaczmy, jak to będzie pachniało. Co do butelek, 30 ml, bo o tym chyba jeszcze nie wspominałem na recenzjach. 30 ml butelka z zaostrzoną pipetą, nie jest żadna kulka, więc napełnianie jest na pewno wygodne. No i w zapaszku mamy charakterystyczny aromat. Jest to RG4, jestem pewien na 100%. Aczkolwiek składu tych liquidów nie widziałem, ale rozpoznam RG4 naprawdę i pachnie to świetnie. Myślałem, że będzie źle, a jest ok. Jest jeszcze jakiś aromacik. Prawdopodobnie jest to właśnie ta zawartość CBD. No cóż, zapachu zapowiada się fajnie. Możemy jak w smaczku. Oczywiście mam jakieś tutaj nalepki, pranie tego produktu szkodzi Twojemu zdrowiu, bla, 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 bla. Dobra, przejdźmy do testów. iJoy Lux i Tornado Nano. Obecnie grzeweczka 0,19, to jest Dual Fused Clap, no jak się nie mylę. I 45 W, czyli spokojnie. Zobaczmy. Pierwsza rzecz, nie gryzie, nie zawiera nikotyny, więc no, nie ma prawa gryźć. No i w smaku... Czuję tutaj bardzo wyraźną nutkę RG4. Jeśli RG4 nie ma, proszę producenta, żeby zwrócił mi uwagę, aczkolwiek jestem pewny, że jest na pewno RG4. Jest jeszcze jakaś namieszka, ewentualnie może jakaś odmiana aromatu RG4 od producenta, który produkuje te aromaty. Ale jest smaczny. Czuć delikatną taką cierpkość, gorzkość właśnie tego CBD. Jest to 18, więc na pewno będzie wyczuwalne. Ogólnie jest spoko. Jest taki klasyczny tytoń, klasyczny RG4. Nie jest to żadna skarpeta, bo są też takie tytonie, które właśnie smakują delikatnie skarpetowo, ale to jest jak najbardziej normalne, więc tutaj jest fajny, delikatnie słodkawy, aczkolwiek jeszcze trochę go wysłodził, tak wiem, zjecie mnie za to, ale ja po prostu lubię bardzo, bardzo słodkie płyny. Cóż, to tyle jeśli chodzi o te recenzje, zapraszam Was serdecznie na kolejne recenzje, pamiętajcie oczywiście o Facebooku i zostawcie suba, jeśli jesteście tutaj nowi. Trzymajcie się, cześć!